Barkołem. Gaming World Media. Bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed wami 15 odcinek z serii Euro Truck Simulator 2 na moim kanale. Jeżeli macie ochotę, oczywiście zostawiajcie lajki pod filmikiem, wbijajcie suby, no i oczywiście zapraszam was na Facebooka, Twitcha, Instagrama i TikToka. A już teraz gorąco i serdecznie zapraszam was do udziału w odcinku 15 właśnie z tej serii. Dobra, podsumowując, słuchajcie, stan konta 55 tysięcy euro w tej chwili. No oczywiście liczba kierowców na razie się nie zmienia, słuchajcie. No i lecimy dalej. Będziemy oczywiście starali się tutaj kontynuować naszą przygodę. No i oczywiście nasz cel, czyli gdzieś tam, słuchajcie, będziemy się starali docierać oczywiście w stronę granicy z Holandią. No obecnie, słuchajcie, jesteśmy w Rostocku. Tak jak pamiętacie z 14 odcinka, dojechaliśmy właśnie do tego miasta. No i teraz oczywiście będziemy szukali jakichś rozwiązań dotyczących oczywiście tego, żeby dostać się, słuchajcie, jakoś bliżej granicy właśnie z Holandią. Dobra, tutaj mamy jakąś firemkę, zaraz zobaczymy, słuchajcie, co tutaj dzisiaj dla nas ewentualnie zostało przygotowane do przewiezienia. No i szybciutki rynek przesyłek, no i zobaczmy, jak to wygląda. No, co my tu mamy? Mamy Hamburg, to jest oczywiście to, co byśmy ewentualnie chcieli tutaj zrobić. No, ale tak jak pamiętacie, no, naszym zadaniem jest oczywiście znaleźć oczywiście najbardziej możliwy, zyskowny oczywiście tutaj transfer, żeby to przewieźć. Dobra, co tu jeszcze mamy? Musimy wykręcić. Dobra, może się uda to zrobić jakoś w miarę sprawnie. Dobra, i teraz skręcimy tutaj. No oczywiście kierunek, słuchajcie, Holandia, to byłoby naprawdę wymarzone, natomiast szukamy na razie, słuchajcie, tam Hamburg widzieliście za 3000, tak naprawdę, oczywiście nie jest to daleko, więc na to też oczywiście musimy zwracać uwagę. No tutaj mamy tylko opcję taką, że albo Kilonia i tutaj 4200, ale to jest dużo dalej. No i jeszcze ewentualnie Szczecin, więc no na razie, słuchajcie, nie znaleźliśmy czegoś, co by nam tutaj naprawdę mocno pasowało. Też trzeba uważać, słuchajcie, bo te zlecenia oczywiście mają jakiś ograniczony czas. Dobra, wrócimy jeszcze raz do miasta. No jeżeli naprawdę nic nie znajdziemy, słuchajcie, to trzeba będzie się zdecydować. Dobrze, tylko ja muszę tutaj, słuchajcie, troszeczkę... czy my tu jeszcze mamy jakąś firmę? No nie. No nic, dobra, słuchajcie, żeby nie przedłużać, bo widzę, że nie znajdziemy nic dla nas ciekawszego. Dobra, mam nadzieję, że jeszcze zdążymy na to zlecenie do Hamburga. Trudno, czasami tak jak widzicie, musimy się zdecydować po prostu na coś tańszego. 3200 prawie, jeżeli chodzi o tą przesyłkę. No i przyjmujemy zlecenie. Okej, ruszajmy. Natomiast miejmy nadzieję, słuchajcie, że to się oczywiście będzie cały czas rozwijało. Dobra. W drogę. I ruszamy. Dobra, jeszcze troszeczkę powinniśmy wytrzymać, także przespać możemy się ewentualnie w Hamburgu.
187 km do zrobienia. Dobra, no i teraz kwestia, żeby stąd wyjechać w miarę skręć bezpiecznie. Skręć w lewo. Skręć w prawo. Dobra, możemy lecieć. O, dłuższa chyba ta przyczepka niż taka normalna, którą gdzieś tam czasami też udawało nam się wieźć, no ale zobaczymy. Słuchajcie, dobra, ruszamy. Teraz wiadomo, że musimy się wydostać jak najszybciej z Hamburga. No i oczywiście, słuchajcie, pierwsze takie podstawowe nasze dzisiejsze, jeżeli chodzi o cel, przygotuj się do skrętu w lewo. To jest, słuchajcie, kwestia taka, żeby nie stracić dzisiaj nawet jednego eurocenta na mandaty. Skręć w lewo. Niestety, ale no, w odcinku 14, słuchajcie, pod tym względem po prostu było delikatne szaleństwo, można powiedzieć. Sporo niestety z tego naszego konta poleciało, głównie tylko i wyłącznie dlatego, słuchajcie, że po pierwsze nie przespaliśmy się na czas. No i druga kwestia, no to oczywiście zderzenie z radiowozem. Naprawdę sporo nas ta przygoda kosztowała. Dobrze, w międzyczasie była informacja tutaj o przychodzie, co prawda nie zdążyłem zobaczyć. Mam nadzieję, że... dobra, taka mapka aż nie jest nam potrzebna. No, nie zdążyłem zobaczyć, ale widać po kwocie, słuchajcie, że to szaleństwa niestety nie ma. Troszeczkę ci nasi kierowcy, no, z tym zarobkiem można powiedzieć różnie, ale nasz taki dochód, słuchajcie, tygodniowy naprawdę jest przyzwoity. Zaczynamy troszeczkę zbierać już tych funduszy na tym koncie. No i oczywiście teraz czekamy na ściągnięcie kolejnej ratki z naszego konta. Trzymaj się prawej strony. Cóż, naprawdę nie mogę się rozpędzić, słuchajcie, tą naszą maszyną dzisiaj. Słuchajcie, trudno. Najwyżej będę jechał dzisiaj troszeczkę wolniej, ale żeby uważać przede wszystkim na to, żeby nie dostać, słuchajcie, mandatu. Tam nawet chyba już jakaś policja się czai za nami. Więc gdybyśmy tutaj naprawdę weszli, no, z mocno przekroczoną prędkością, no to już oczywiście mogłoby się to skończyć dla nas właśnie utratą pieniążków. No nie, to jednak nie była policja, no ale dobra. Dobrze, paliwka to my jeszcze chyba mamy, także możemy jeszcze swobodnie dzisiejszy odcinek przejechać bez tankowania. Myślę, że w odcinku 16, słuchajcie, będzie okazja na to, żeby oczywiście gdzieś tam po drodze zatankować. Oczywiście staramy się, tak jak widzicie, już chyba trzeci raz z rzędu dotrzeć przede wszystkim na granicę z Holandią. No i tam oczywiście będziemy mogli wtedy zobaczyć, czy to jest, słuchajcie, jakiś bug gry czy coś, bo już naprawdę chyba czwarty raz nie będziemy próbowali, trudno. Oczywiście, no, utrudnia nam kwestia, że nie mamy jeszcze aż tak dużych przychodów, słuchajcie, żeby było nas stać na to, żeby kupić na przykład w każdym mieście garaż. O tym już też wiele razy starałem się opowiadać, no bo to gdzieś tam powinno nas uchronić. Oczywiście nigdy nie ma pewności, ale słuchajcie, no, z tymi aktualizacjami naprawdę jest różnie. Raz aktualizacja powoduje, że nas przenosi do tego Poznania. Teraz między odcinkiem 14 a 15 też była aktualizacja i, no, na razie, słuchajcie, obyło się bez żadnych problemów, więc też tutaj ciężko szukać reguły. No dobra, naprawdę taka w miarę spokojna trasa, można powiedzieć. Lecimy sobie cały czas do przodu. Piękny, słoneczny dzień, słuchajcie, sobota, no i my oczywiście w trasie. Co prawda zakładałem, że ten ruch w weekend będzie troszeczkę mniejszy, no ale oczywiście, no, to jest, słuchajcie, wróżenie z fusów.
może być pod tym względem zawsze jakaś różna sytuacja. Dobra, pilnujemy tej prędkości, żeby nie przekraczać. Naprawdę, słuchajcie, już starczy tych pieniędzy, które poleciały. No nie chciałbym mieć, słuchajcie, kiedyś takiej sytuacji, że w podsumowaniu na przykład okazałoby się, że gdybyśmy te wszystkie mandaty po prostu uzbierali sobie na jakimś koncie, no to by się okazało, że bez problemu moglibyśmy kupić na przykład kolejną ciężarówkę, zatrudnić kolejnego kierowcę i oczywiście zgarniać tutaj dodatkowe fundusze. No tutaj zrobiło nam się malutkie wzniesienie, naprawdę ciężko ta nasza maszyna. Staram się utrzymywać, się ale spada nam delikatnie. A następnie zjedź w prawo. Delikatnie ta prędkość. Dobra, tutaj już mamy moment, gdzie będziemy zjedź troszeczkę odbijali. Jedź prosto. Trzymaj no dobra, się prawej się strony. Udało w miarę rozpędzić. Dobra, i będziemy się przebijali tutaj. No i tutaj już trzeba, słuchajcie, zwolnić. Po pierwsze jest ograniczenie. No a po drugie, zobaczcie, to jest taki szeroki zakręt. Strasznie ostry. Jakbyśmy tu weszli w 90 na godzinę, to no myślę, że to by się skończyło jakąś wywrotką. Trzymaj się lewej strony. Wolna strona, możemy swobodnie się przerzucać, więc akurat pod tym kątem no to mamy dzisiaj taki przykład, słuchajcie, niedzieli na drodze, soboty, weekendu oczywiście. Dobra, tutaj jest czysto, zaczynamy się rozpędzać. Dobra, i możemy zmieniać bez problemu pas i lecimy dalej. Jezu, już się przestraszyłem, słuchajcie, że jakiś mandat wleciał. No nie, dobra, czyli mamy potwierdzenie, słuchajcie, z konta zeszło nam w tej chwili 8700. No sporo oczywiście, no ale to jest podyktowane tym, że dzięki temu, słuchajcie, możemy jako tako funkcjonować. No dalej na koncie mamy jakieś pieniążki, 46200. Co to za informacja? Kierowca Lenart musiał wrócić bez ładunku, ponieważ nie mógł znaleźć zlecenia. No słaba sytuacja, powiem szczerze. Koszty paliwa i utrzymania pojazdu wynoszą 430 euro, także no zapłaciliśmy tutaj za przygodę naszego pracownika, który bez zlecenia niestety przejechał no tak zwany, wiecie, pusty przebieg, których oczywiście w firmie żadnej nie powinno być, no ale cóż, jak widać, no akurat chyba trafił na taką sytuację, że faktycznie tego zlecenia nie było. No jeszcze nie możemy, słuchajcie, tak mocno szaleć. Jeszcze nie mamy sytuacji, gdzie nasza flota to 100 samochodów. Ja jestem w ogóle ciekawy, czy taka wersja scenariusza w ogóle jest tutaj wykonalna i możliwa. To oczywiście będę chciał weryfikować. Na razie się udaje, słuchajcie, ten odcineczek za odcineczkiem. Zbliżamy się oczywiście do celu. Szykujemy się oczywiście na spłatę tego pierwszego kredytu. Zrobimy sobie, słuchajcie, w 16 odcinku takie podsumowanie. Zobaczymy właśnie, jak to na dzień dzisiejszy się przedstawia, ale no tak naprawdę, słuchajcie, to są dopiero początkowe raty. Zobaczymy oczywiście. Trzymaj się prawej zaczynaliśmy strony, a następnie zjedź w prawo. Odcinek zaczynaliśmy z kwotą chyba 55 tysięcy, z tego co pamiętam. Więc zobaczymy, słuchajcie, no, na jakim etapie, z jaką kwotą na koncie zakończymy właśnie ten nasz dzisiejszy odcineczek. Przygotuj się do skrętu w lewo. Dobra. No już jesteśmy bardzo blisko celu. Skręć w lewo. Dobra, jeszcze nam się udało przeskoczyć na szczęście na tych światełkach. Dobrze, już powoli, słuchajcie, możemy się zastanawiać nad tym,
jaki kierunek obrać. Oczywiście, tak jak wspomniałem na początku, trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Będziemy się, słuchajcie, starali zbliżać znowu do tej granicy z Holandią. Skręć raczej w prawo. Nie sądzę, żeby w dzisiejszym odcinku udało nam się w ogóle do Holandii dotrzeć. No ale już jeżeli będziemy na miejscu, chociaż kawałek oddalonym od granicy, no to zawsze jest, słuchajcie, szansa ku temu, żeby oczywiście... Dobra, na razie zostaniemy tutaj. To oczywiście jest szansa ku temu, żeby pomyśleć o tym, żeby oczywiście gdzieś tam przebić się w końcu do tej Holandii. Dobra, tu już naprawdę trzeba uważać. Jesteśmy w mieście. No, będziemy skręcać w lewo, aczkolwiek nie podoba mi się ten koreczek, który jest tutaj. Dobra, ale mamy czerwone, więc może akurat tak będzie, że przejdzie ta fala. No, widać, że tutaj, słuchajcie, sobota w Hamburgu, ludzie na zakupach. No i jeszcze nasz transport biznesu, oczywiście tutaj w mieście, no to widać ewidentnie, że dodatkowo może to powodować właśnie koreczki. No, miejmy nadzieję, że nikt nam się tutaj nie wciśnie. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć nie, no nie w lewo. Nie jest tak źle, także jesteśmy, słuchajcie, na drugim miejscu tutaj do skrętu, więc nie jest tak źle. Troszeczkę na pierwszy rzut oka ten korek wyglądał dużo, dużo gorzej. No i odpukać na razie, słuchajcie, trasa przebiegła bez przygód. Utrzymajmy to do końca, naprawdę walczmy o każdy tutaj euraczek. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Już prawie jesteśmy na miejscu. Skręć w lewo. Skrzyżowanko. Już trzeba tak troszeczkę bardziej uważać. Dobra, lewa strona czysta, prawa czysta. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Dobra, i tutaj zawijamy, słuchajcie. Jesteśmy na miejscu cali i zdrowi. Tak jest, Ania, masz rację. Dotarliśmy na miejsce. No, 90 ekspów możemy dostać za parkowanie, także naprawdę jest nieźle. Nie mam pojęcia, słuchajcie, od czego zależy ten exp tutaj, jeżeli chodzi o to parkowanie. Oczywiście, jak macie jakieś na ten temat informacje, to śmiało piszcie w komentarzach. Chętnie się dowiem, o co tutaj chodzi. Dobra, czy to nam się uda? No, będzie ciężko, ale musimy się jakoś... Ajajaj, nie w tą stronę, nie w tą stronę. Oj, będzie chyba ciężko. No nie, 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 aż tak to się nie złapiemy tutaj. Dobra. Jeszcze troszeczkę. Teraz. Dobra, już teraz powinniśmy w to wjechać bez problemu. Dobra, szybkie wyrównanie i powinno być teraz git. Dobra, mamy kolejny ładuneczek dostarczony, słuchajcie. No i zobaczmy, jak to wygląda. 188 km.
278 expów dostaliśmy, no i dzięki temu przeskoczyliśmy na szósty poziom, więc kolejny poziom z naszej strony, no i słuchajcie, kolekcja ADR-ów w odcinku 15, jak najbardziej, no mamy już w tym momencie, ciekawe co to są te zdolności, nie, no tu jest ok, dobra, czyli mamy jeden, dobra, to ten wykorzystujemy i mamy komplet, słuchajcie, ADR-ów. Będziemy mogli naprawdę tutaj bardziej szaleć, słuchajcie. Mam nadzieję tylko, że odkryjemy w końcu te firmy, które oczywiście dają nam takie możliwości. Dobrze, słuchajcie, no tak jak pamiętacie, ja nie chcę mieć tutaj dzisiaj przygody pod tytułem niewypoczęty kierowca, więc słuchajcie, przejedziemy się przespać, no i dopiero wtedy weźmiemy ładunek, zobaczymy, słuchajcie, gdzie tutaj możemy pojechać. Czy to będzie Brema, czy to będzie kierunek, no, troszeczkę dalszy, zaraz zobaczymy. Dobra, tutaj akurat jest garaż, więc tutaj nic nie uzyskamy, ale tutaj możemy się przespać bez problemu. Dobra. Dobra, silniczek gasimy. Dobra. Szybki odpoczynek. No, 22. Dobra, i teraz zobaczymy, słuchajcie, gdzie tutaj można by było zapodróżować. Dobra, tam mamy jakąś firmę. Dobra, zobaczymy najpierw, słuchajcie, co się dzieje tam. Uważamy na tą prędkość, bo teraz nie mamy ładunku, więc żaden problem dla nas oczywiście, słuchajcie, żeby tutaj tą prędkość łatwo przekroczyć. Uda się? Udało się, dobra, to tak trochę na ryzyko. Dobra, i zobaczymy, co tutaj będziemy mogli przewieźć, słuchajcie, jako drugi ładunek dzisiejszego odcinka. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy, rynek przesyłek. Dobra, czyli mamy kierunek Osnabrück. No, zbliżamy się oczywiście, mamy Hanower, ale to byśmy tutaj bardziej szli w prawo, no i mamy jeszcze Bremę. No, troszeczkę kusi mnie ten Osnabrück, bo to jest, słuchajcie, przecież zobaczcie, spory kawałek do przejechania. I to jest chyba miasto, słuchajcie, którego w ogóle jeszcze nie mamy odkrytego, więc no chyba skorzystam, słuchajcie, z tej okazji. Do roboty. Jak najbardziej. Ania, masz rację. Do roboty. Dobra, ustawiamy się szybciutko. No raczej z tym ładunkiem nie powinniśmy mieć kłopotu. No i jestem ciekawy, słuchajcie, czy to już jest ten ładunek z tymi ADR-ami, że... on jest po prostu troszeczkę droższy. Miejmy nadzieję, że tak jest. Znaleziono sygnał GPS. System gotowy do pracy. Dobra, jesteśmy wypoczęci, więc możemy swobodnie lecieć. Słuchajcie, niedziela, druga w nocy. No, ale mimo wszystko ruch jest. Skręć w prawo. Musimy mocno tutaj uważać. Spory, słuchajcie, odcinek drogi do przejechania, 238 km, także więcej niż mieliśmy do pokonania tutaj. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Pierwszego ładunku. Skręć Dobra. W lewo. No i teraz, słuchajcie, będziemy starali się oczywiście... Będziemy się starali teraz wylecieć z tego miasta. No i
zobaczymy, słuchajcie, no tak czy inaczej uda nam się odkryć jakieś nowe miasto, bo jeszcze w Osnabrücku nie byliśmy. Dobra, my musimy się przebić jeszcze tutaj na lewą stronę. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skoda czy Mercedes, bo taki zbliżony sylwetką. Skręć w lewo. Nie no, bardziej Mercedesa przypomina kombi. Możemy lecieć, słuchajcie, no mimo, zobaczcie, drugiej w nocy, to jednak w tym Hamburgu ruch jest dosyć spory. Dobra, na razie odpukać, bez przygód, także lecimy realizować naszą drugą przesyłkę dzisiaj, naszą drugą dostawę. No i naprawdę, słuchajcie, jeżeli dowieziemy, to bez żadnych... Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Żadnych dodatkowych kosztów, no to będziemy mieć skręć 56 tysięcy na koncie, więc no delikatnie podwyższymy tak jakby target naszego dzisiejszego zarobku. No i oczywiście jest to budujące, bo byliśmy w stanie tak naprawdę w jednym odcinku, słuchajcie, zarobić tyle, a nawet ciutkę więcej, niż zabiera nam bank za właśnie udzielenie i odsetki od kredytu. Dobra, no troszkę ciemno, no ale cóż, jakoś sobie z tym damy radę. Zanim my się rozpędzimy tutaj, sporo zajmuje nam to czasu. Dobra, już jak będziemy mieć, słuchajcie, ten poziom siódmy, no to przeanalizujemy sobie szczegółowo, bo przede wszystkim zależało mi na tych ADR-ach, żeby można było po prostu przewozić naprawdę różnego typu ładunki toksyczne, żrące, bo dobrze wiecie, że no właśnie na takich przesyłkach, na takich dostawach będziemy zarabiać największe pieniądze. Oj, kolego! Słuchajcie, już tutaj nie tracić tej prędkości, tym bardziej, że też mamy teraz do czynienia z jakimś większym wzniesieniem. Słuchajcie, bo jedziemy, no i tak jak widać, 75, 74, już teraz 70 km, aż normalnie bieg nam się przełączył. No i o dziwo, słuchajcie, kolega, który jedzie obok, zobaczcie, jak on nas tutaj wyprzedza. Nie, a dobra, bo to jest autobus. Okej, no to wybaczone, bo ten autobus troszeczkę szybciej się porusza. Dobra, paliwka to my jeszcze mamy. Dobra, będziemy zalewać w następnym odcinku.
jeszcze mamy zapas 4 km, więc teraz będzie trzeba to bardziej pilnować. Dobra, no wybraliśmy sobie naprawdę taki potężniejszy, słuchajcie, jeżeli chodzi o długość odcinka właśnie między jedną dostawą a drugą, czyli no tutaj do tego miasta, do którego jedziemy, jest kawałek. Dobra, lepiej zwolnię, bo o, i to akurat w tempo, bo tam policja z lewej strony, więc dostalibyśmy tutaj mandacik. Ralf osiągnął nowy poziom. No naprawdę, słuchajcie, trzeba czasami wykazać się niezłym refleksem. Tak jak widzieliście, nie wiem dlaczego tak się stało, że ta ciężarówka aż tak zwolniła. Także jak widzicie, słuchajcie, tutaj też różnego rodzaju przygody mogą nas spotkać po drodze. Cały czas trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo naprawdę no, w najmniej oczekiwanym momencie też tutaj może się coś wydarzyć. No tam jakiś wypadeczek z helikopterem. No. No dobrze, że kolega się nie zdecydował, bo tutaj akurat byśmy nie mieli szans ucieczki. Straciliśmy troszeczkę tempo przez to. No, ciemna noc. Nie no, słuchajcie, aż zobaczę co tu się dzieje. Naprawdę to już chyba kolejny trzeci wypadek mijamy, słuchajcie, także no naprawdę tutaj porządnie się wydarzyło. Jest straż, dobra, bo jeszcze spowoduje jakiś wypadek. Sporo, jak widzicie, dzieje się tutaj na trasie. Mimo tego, słuchajcie, że mamy ciemną noc, pierwszą w nocy, w niedzielę, w weekendzik, a tutaj, słuchajcie, trzeci wypadek mijaliśmy po drodze, także naprawdę sporo tych zdarzeń.
Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Dobra, to już jest info. Zjedź w prawo. O tym, słuchajcie, że zbliżamy się do celu, bo odbijamy. Przygotuj się do skrętu w lewo. Także no naprawdę bardzo szybko pokonaliśmy te 200 km. I teraz tak naprawdę, słuchajcie, to już tylko skręć w lewo. Dobra, świateł tutaj nie ma, więc musimy uważać. Dobra, puścił nas na szczęście. Dobra. No i lecimy. Słuchajcie, 30 km do celu. Ograniczenie. No na razie odpukać, udaje się realizować cel. Na razie bez mandatu, więc trzymajmy, bo już jesteśmy naprawdę blisko celu, także jakby się udało to oczywiście osiągnąć, to już jest drobniutki sukces. No i zobaczymy. Słuchajcie, na razie 52 tysiące na koncie. Więc jak się, słuchajcie, nie mylę, do skrętu w prawo, to raczej nie będzie kłopotu z tym, żebyśmy właśnie za dostarczenie tej przesyłki, jeżeli dostaniemy zapłatę, przekroczyli tak naprawdę kwotę, z którą zaczynaliśmy dzisiejszy odcinek. Przygody w Euro Truck Simulator odkryte. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Dobra. Okej, możemy się wbijać na rondko. Zjedź z ronda. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Dobra, już jesteśmy blisko celu. No, tak jak widzicie, mamy tutaj jakiś jeden znaczek zapytania. Jeszcze tak szybciutko zobaczę, czy to jest faktycznie tylko jeden. Nie, no wydaje mi się, że to nie jest tylko jeden, ale dobra. Zaraz to, słuchajcie, zweryfikujemy. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Dobra, i jesteśmy na miejscu. Jesteś u celu. No już coraz więcej, słuchajcie, tych cystern, więc bardzo mi się to podoba. Będziemy mogli po prostu szybciej zarabiać pieniążki. No i kolejne 90 expo za dobre zaparkowanie tej przyczepki. Bardzo tak naprawdę taki sam układ i mieliśmy ostatnio. Dobra, teraz chyba pójdzie nam troszeczkę sprawniej.
bez problemu, bez problemu. Dobra. I mamy, słuchajcie, drugi dostarczony towar w dzisiejszym odcinku. 239 km przejechane, no 329 expów dostaliśmy, także naprawdę sporo. No i zobaczmy, 57 tysięcy na koncie. Dobrze, słuchajcie, jeszcze... Cóż to było? Jeszcze, słuchajcie, no odkryjemy sobie do końca to miasto. Bo tak, my jeden znaczek mamy tutaj. Tak, to jest jedyny, słuchajcie, znaczek zapytania w mieście. Osnabrück. Dobra, teraz tylko pilnować, słuchajcie, żeby mandatu nie zebrać. No, mamy jakieś tutaj... Dobra, zaraz zobaczymy, co to jest. No, to jest, słuchajcie, dealer Volvo. Dobra, zobaczymy, słuchajcie, jak tutaj wygląda sytuacja. Dobra, po ile wolwiaczki? Zobaczmy. Aha, dobra. To już sobie zobaczyliśmy. No dobra, słuchajcie, wychodzi na to, że to jest chyba już ostatni element tutaj do odkrycia. Dobra, mamy tych kilka firm takich, które kojarzę. No, natomiast dobrze by było też podjechać, zobaczyć do tej firmy, która się znajduje właśnie tam na tym wylocie. No, ale to już, słuchajcie, będziemy oczywiście działali w kolejnym odcinku. No dobrze, kochani, szybkie podsumowanie, także w tej chwili zysk z ostatnich 7 dni to jest 90 tysięcy, 400 euraczy, w tej chwili stan konta 57 tysięcy. No i oczywiście czekamy cały czas na wpływy tutaj naszych kierowców. Zobaczmy, jak to wygląda. Dobrze by było też zawsze sobie przed jakimś tam odcinkiem zobaczyć. Dobrze, mamy tutaj zbalansowaną, jeżeli chodzi o naszego kierowcę. Dobra, czy my tu coś możemy jeszcze zrobić? Ocena 1.7, 1.7. No u nas to jest już 5.0 w tej chwili. No i zobaczmy, 10.200 to jest u nas, 1500 u Ralfa i 1100 u Lenarta. No ale słuchajcie, to chyba, ja mam takie wrażenie, że to cały czas wzrasta, więc miejmy nadzieję, że uda się to utrzymać. No i jeszcze szybciutkie spojrzenie na to, co się dzieje w banku. No słuchajcie, tutaj 4 raty spłacone i tutaj 3 ratki dopiero spłacone, także no cóż. Dobra, nic tutaj na razie, słuchajcie, więcej nam nie dadzą. No dobrze, słuchajcie, dzięki bardzo za uwagę w takim razie w odcinku 15. Oczywiście, jeżeli macie ochotę, zostawiajcie łapki pod filmikiem, wbijajcie suby. Ja was oczywiście gorąco do tego zachęcam, żeby być na bieżąco z powiadomieniami. No i oczywiście, słuchajcie, już teraz zapraszam was na Facebooka, Twitcha, Instagrama i TikToka. No i oczywiście na kolejny odcinek z serii Euro Truck Simulator 2 właśnie na moim kanale. Dzięki bardzo za uwagę dzisiaj, trzymajcie się, do zobaczenia, hej! Dark Owen. Gaming. World. Media.